razie jedyna droga, którą możemy podjąć. Wow! Czy to będziemy fruwać? To będzie splatacz. A nie, gniazdo. A, okej. Okay. Z gniazdem nie ma problemu wielkiego. Na całe szczęście. Ale z tym już będzie problem. Ej, ej. Nie mogę trafić. Czy zapisałeś grę? Zapisałem, bez spokojnie. Dobra. Rozwalone. Co tu jeszcze mamy? Tam. Dużo tam tych tego gniazd. Jest trochę tak. Kurczę. Ale jest jeszcze tak. Wywołują promieniowanie. Trochę boli mnie to, że jak się zabije te gniazda tu z jakiś komputer. To co? To się te cykloidy pokazują. No ale chyba musimy je tak niestety powoli rozwalać. Tam jest splatacz. Tego jest naprawdę tutaj dużo. Musimy być ostrożni, żeby nie odpalić ich zbyt wiele. Te tam się same zbalaliły, co? Okej, one się tak same wykończyły. To już załatwione. Aha, pożar też już jest załatwiony. Naprawdę. Nie cierpię tego stanu nieważkości. Naprawdę go nie lubię. Kolejna butla do wykorzystania. To są jakieś zestawy naprawcze chyba, albo części zamienne. No, będziemy musieli tu powoli, powoli przelecieć to. Spójrz, nie? Dobra, wybuchła. Dobra, rozwalone. Dobra, góra. Z tej gry przynajmniej się same potrafią wykończyć wzajemnie. Tak. Góra jest już wyczyszczona. Lecimy powoli na dół. Chodźmy tam. Tam też komputer. Okej, okay, dobra, sprawdźmy faktycznie. Może znajdziemy jakiś. Tu coś się błyszczy. Czy to są jakieś naboje? Nie, to jest twardy. Tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Komputer. Czegoś tu brakuje, co? Tak, tak to wygląda trochę. Zainstaluj dysk. Ma dysku, brakuje dysku. Dysk pewnie jest za splataczem, znając tak życie. Tam jest kolejne gniazdo. A tu była gdzieś butla. Tu jest butla. Wow, hamuj! O nie! Co stoi do nas za te tak coś słyszałem, że coś tu się kręci. Chyba te butle straciłem. Chyba tak, no chyba wybucha. Dobra, że... A nie, jest, patrz. Dobra. Spoko. Dobra. To tutaj. Tu coś było. Czy nie tu? No, nie wiem. Kurczę. Ja tutaj nie widziałem nic. A tutaj? Nie, wydawało mi się, że widzę jakieś części zamienne, wiesz? Możemy to spokojnie doprzejrzeć, żebyśmy mieli pewnie, że nic tu nie zostało. Mogę się mylić. Dobra, chodźmy do dołu teraz. Wow. No tylko już totalnie zgłupiałem. Tak. Nie, no chyba lecimy dobrze. Tam jest dysk twardy. Co to było? Uderzyłem się w ścianę. To było. Tam jest gniazdo. Tam jest gniazdo. Tak, okej. Okay. Aha, więcej tego. Nasze kuleczki się kupali. Rozleciały. Dobra, może później. Tu jest dysk. Założyła. Tak. Coś jest bardzo niezadowolone, że gdzieś mogę być. Holy fuck! Promieniowanie działa. Kurwa, kurwa. Dobra, wolałbym na razie się wycofać bezpiecznie. Aha, dobra. Sporo tego jest, ale... Ojej. Myślałem, że to będzie coś znacznie gorszego. Nie, myślę, że jakiś technopata, nie? Czy tak, coś takiego. Tak, coś wyskoczy. Ale nie. To tylko małe. Mali bracia cystoidzi. Trafię w co? Dobra, jedno trafione. Trafione. Jeszcze jeden. Dobra, jest. No i pani. Idziemy zamontować. O nie, 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 nie. Co to? Splatacz nas zobaczył, ale na razie nie będziemy tym się przejmować. Przejmować, przepraszam. Wepnijmy dysk. Proszę. Save.
mamy cokolwiek to zrobi. Alex? Good work. Nope. I was worried the drive might have been damaged. You can use Chief Show's workstation to download the fabrication plan. Then we can reconstruct your arming key. Okay. Czy musimy wrócić do gabinetu Show, tak? Myślisz, że jesteś za splotaczem? Nie wiem, ale tam... co tam się... Chcesz się z nim zmierzyć? Nie do końca, ale już mnie on już zauważył. Aha. Słuchaj... Co na niego działało najlepiej? Trzeba mu te tarcze znieść. Chyba fala negacyjna jednak. No ale ich dużo. Ile on tam tego produkuje? Może jak się zakradniemy? No tak. Dobra, zapiszę grę. Warto spróbować, myślę. No tak, nic nie... Tam... Nie, to jest te okienko, przez które widzieliśmy chyba tutaj dół. Tam jest jeszcze gniazda. Są gniazda tutaj dookoła. Wiem, co one tak bardzo bronią. Co się stało? A, mam strach włączony. Okej. Okay. Czy to właśnie był strach? Okej. Okay. O kurwa. O kurwa. Lepik daje radę. Lepik jest hitem. No, splatacz bardzo się tu próbuje bronić. Nie wiem, jak nam to pójdzie. Słuchaj, nie wiem jak z tym walczyć. Może sobie zainstaluję. Co? Odporność na strach. Czy to było? To co jest? To walka. Tu masz. Dobra. Tarcza przeciwstrachowa. Dobra. Jak to kurczę zabić? Jest tu trochę butli. Są, ale tak wiesz. Gdzie on się podział w ogóle wam? Wow, tutaj. Właśnie tutaj. Dobra, zróbmy tak. Najpierw to. Teraz to. Teraz szybko załatwię lepikiem te rzeczy. A czy promienku zadziała? Problemy. Czekaj, też na toaletę. Nie. Aha, okej. Okay. Jest źle. Patrz, patrz. Jest. Wow! Hit. No, promień robi naprawdę. To był hit. Robotę. Masz. Nie. Okej. Okay. To są jego zwłoki, tego gówna. Tak chciałem tam na dół zlecieć. Okej. Okay. Plazmatyfony. No tak, sprawdźmy co tam jest, bo dosyć dziwne miejsce. Bardzo głębokie zresztą, ale tak. Zapiszcie grę, jakby się okazało, że... Jest drugi splatacz. To będzie gorzej. Wlećmy w to. Takie gniazdo jeszcze widziałem w ogóle, tak przy okazji. Tak, były, tu będzie gniazdo faktycznie. Ale teraz nie wiem, czy ucierpiało w trakcie walki. Dobra. John, rozglądaj się, proszę. Duża lokacja, bardzo duża lokacja. Lecimy cały czas na dół. Zalep to może. Słyszę szepty cały czas. Tak, te szepty pojawiają się za każdym razem jak wlatujemy w koral. Nie wygląda na to, żeby coś tu było, ale nawet taki jakiś drobny reward w postaci nabojów, czegokolwiek, neuromodów by się przydał za zabicie tego czegoś. Ale nie bardzo coś takiego tutaj widzimy, prawda? Zauważ też, że nie ma żadnej retrospekcji w trakcie przelatywania. W trakcie, jak wcześniej, jak pierwszy raz w koral wleciliśmy, to była jakaś retrospekcja. Tak, coś tam się przypomniało nagle. A tutaj jest tego od masa po prostu. od masa. Od masa koralu. Masa. Tak, i niestety nic się tu jakby nie... No nie przypomina. No nie. Tak skanuję, też może jakieś zwłoki bym znalazł, ale nie... Też nie, niekoniecznie coś... Nic tu nie ma, dobra, ty... Coś widać... Chyba musimy stąd... A tam co tak, jest? Chyba... To co
coś jest? Jakaś skrzynka czy coś? Nie. Niestety nie. Nie, to nie wygląda tak jakby... Trochę żałuję. Tak. Bo... Straciliśmy trochę czasu na bojów, na przede wszystkim. Na bojów i czasu na zabicie go, a... Nie, bo nie chce mi się wierzyć, że twórcy gry... Stworzyli tak ogromną lokację tak naprawdę, gdzie właściwie nic nie ma. Tylko butle. No ale jest efektowna, łatwo się tutaj zgubić. Tak. Dobra, lecimy. Z przykrością muszę powiedzieć papa! Lecimy do góry. Wracamy do grawitacji. I do gabinetu Sho. Tak? Tak chyba wskazywała nasza... Januara. Januara. Tylko, że w gabinecie Sho jest masa zamkniętych sejfów. Czy jeden? Nie, tylko jeden. Aha, na dzień dobry. Co to było? Nawet nie znam. Phantom. Zobaczyć. To był Phantom, drogi. I zepsuł nam wieżyczkę. Dobrze się tu bawił. Ale chyba nie ma ich tu więcej. Patrz, było ich trochę. Po prostu nasze wieżyczki rozwaliły. Dały radę. No. Dały radę. Tak. Zostawmy drugą. Co, opłaciło się. Dobra. Chodźmy do gabinetu Sho z powrotem. Czyli tędy, czarno. Po prostu. Tym razem jak zmienia się muzyka, warto zapisać grę. Na wszelki wypadek. Tak już zrobiłem, mój drogi. Tutaj nic nie ma. Tutaj chyba jest wszystko w porządku. Jak tam wejść, kurczę, co? Jakbym to przesunął, czy coś? Nie. Właśnie, może zaraz poszukamy jakieś dziury na ścianie wentylacyjnej, jakieś kratki. Tutaj właśnie. Może coś by się znalazło. Jakieś po rurach, jakiś silostek. Dobra, zejdźmy jeszcze do tego gabinetu Sho. Możemy użyć butli z tlenem zawsze. Że co? Bez kitu możemy użyć butli z tlenem zaraz. A, tak, to jest dobry pomysł, tak. No. Ale to za chwilę. Dzięki. Uwaga, główne repozytorium to bezpieczny magazyn danych. Wszelkie transfery monitorowane są przez system. Przed przeniesieniem jakichkolwiek plików uzyskaj odpowiednie zezwolenie. I don't give a shit. Gardzimy ten. Jakoś długo się ten klucz uzbrajający ściąga. Coś się zepsuło. Nowy cel. Klucz do królestwa. Klucz do królestwa. Co to? Zdobądź coś jest. Okej. Już wiem, czemu tego nie podniosłem. Morgan, Alex has you boxed in. Look, there's nothing I can do about the lockdown from out here. But I promised I'd help you. So listen. Deep storage was built with a series of data vault modules that can be jettisoned from the station. It's a redundant backup system. That's your way out. Look at my workstation again. I'm exposing a utility that'll open up one of the vaults. Once you're in, look for a manual release. Then your ass is space junk, like me. And if you manage to get back inside, remember, you owe me. Kill the son of a bitch who hurt Abby, or I swear to God I'll haunt you. Tam jest klucz, dobra. Nie robisz recyklingu, nic? Od razu idziemy tam? Dobra, zrobię. Skoro tak w sumie przypomniałeś o tym teraz. No, nie mam tego aż tak dużo. Myślałem, że trochę więcej sił tam zbierać. No nie. Ale zawsze coś, nie? Tak. Szkoda, że apteczki tam nie ma, słuchaj. Akurat jej, nie? Tutaj nie znaleźliśmy. Ja bym chciał ten sejf otworzyć. Nie mam klucza dalej. Nie, być może no, albo hakowanie, albo... Dobra, wyważmy te drzwi, co było tam na dole. Te w sumie na dole. Przydałoby się. Tutaj hakowanie też nam nie pozwala na otwarcie tego. Dużo butli było na dole. Zaraz coś znajdziemy. Mam nadzieję, że to zadziała. To były butle, nie? Chyba tak, tutaj w tym pierwszym pomieszczeniu. A tamto, na prawo okno, to dokąd one prowadzą? Nie, tutaj lewo i tam. Co tam jest? Kosmos. A, to jest tylko... Okej, myślałem. To jest kosmos. Kosmos!
Ale się wleciesz, Morgan! To jest tylko jedno piętro. No to butle trochę waży, no. A to jest kobieta Domina. Dobra, żebym się nie zabił jak wcześniej. Już trochę bliżej. Tak, dokładnie. Odsuńmy się najdalej jak się da. A tym mogę? Chyba nie. Ja nie mogę, szkoda. Złota, czyli zera. Bang! Udało się. Ekstra. Dobra. Jest 20. Szybciutko, trzeba to zalepić. Się zmieścimy. Okej, okay, naprawić. Jasne. O! O! Siema. A jak się wcześniej nie chciał się pokazać w ogóle, nie? No, tak się schował. Co? Spryciarz. Aha, już mam ładunków tych nadających. Trochę smutek. Co z naszym laserem? Mamy jeszcze ten prawniku? Laser jeszcze mamy. Całkiem sporo. Przeładuj go. Najpierw go przeładuję. Tak. Słuchaj, ja zrobię... Zbieżny problem. Zrobię sobie ten granat. Laserem. Mamy taki w ogóle granat? Ładunek... Nie, to nie ten. To nie jest ammo. Kurczę. Trochę dupa. Trochę tak. No nic. Spróbujemy zawalczyć z naszym... splataczem. Andrew Gray? Siema, Andrew. Andrew. To jest zwykły fantom, nie powinno być z nim problemu. Raczej nie. Zróbmy może tak. Zapraszamy na imprezę. Zróbmy teraz zmienić. Co się stało? Co z naszym splataczem? Splatacz nie ucierpiał jakoś najmocniej. Ale promienia raczej wow. Nie powinien przeżyć. Dobra. Znowu te kusze tutaj odpaliłem. To się może usunąć z ulubionych po prostu. Ja ją z koła włączyłem, a nie z ulubionych. Ale w sumie ona tam jest, ale nie. Dobra, nieważne. Bardziej używam kółka niż skrótów klawiaturowych. O, tu, jedzenie. Tu patrz, tu, o Boże, tutaj jest. Nalatało tego sporo. Słaby giwerę, Morgan. Okej, dostaliśmy do tego pomieszczenia. Tamte drugie, gdzie hakowanie było na 4, dalej jest zamknięte, bo nie ma przejścia bezpośredniego. No. Dobra, moc. To są jakieś drzwi. Dobra, modzik. Znowu dużo butli. To? Widziałko. A to co to jest? Odpad radioaktywny. A to są to jakieś archiwa, co? Co to jest? Nie wiem. Tu nie można wejść. Ale data vault. Może trzeba zacząć od tej strony? Nie wiem. Sprawdź na wszelki wypadek. Tam są dane pewnie po prostu. Może pewnie musimy tu później przyjść. Okej. Okay. Albo w ogóle. To dokąd teraz iść? Musimy chyba stąd wyjść, słuchaj, no bo... Tak, tu nie wejdziemy. Tu nie wejdziemy, tak. To są dane poufne. Przesuń się. No nie! Przesuń się! Sio! A ja chcę to. I to jeszcze przerzucić. Wszystko się zgadza? Wszystko mamy, co używamy? Tak, chyba tak. Yeah! Dobra. Co dalej? Czekaj. No to sprawdzam wszystko, tak? Tak. Tą mapę, te tak. Maile. Morgan, przeczytaj. Tego pojawiły się nowe maile. Ostatnia sprawa, prawie koniec tlenu. Biedna. Fałszywy kucharz, ochotnik, uciekinier, Luka, Gołubkim. Czekaj, powoli. Fałszywy kucharz równa się ochotnik minus uciekinier. Znajdź go komputer ochrony w kwaterach ochotników, dział neuromodów. Nie pozwól, żeby uciekł. Dobra, Luka Gołubkim. Spoko. Zapamiętaj. Ała! Nie to! Miał być F. Doktor Yu. Rozmowa z Lorenzem Calvin nie przyniosła rezultatów, dlatego przychodzę z tym do pana. Mamy dowody na obecność nielicencjonowanego operatora na trasie 1. Jeśli to prawda, to ryzykujemy powtórkę z Transstar North. Chcę się upewnić, że stacja jest bezpieczna i że stosujemy adekwatny protokół IT.
Daniel, pani Sho, wątpię, żeby wypadek miał coś wspólnego z tym, o czym pani pisze. Jeśli Lorenzo mówi, że śledztwo jest zbędne, to ja mu wierzę. Doreksa. Doktor Yu. Operator wypełnia rozkazy właściciela co do Joty. Możliwe, że Morgan ma na koncie stworzenie nielicencjonowanego modelu, który posiada dostęp do protokołów stacji. Jeśli będzie trzeba, przedstawię sprawę zarządowi, ale nie pozwolę, żeby podobne działania zagroziły stacji. Jest pani tego pewna? Jeśli ten operator istnieje, to gdzie jest? A to? Panie Sho, chcę tylko przypomnieć, że jesteśmy w posiadaniu wrażliwych danych ochotników. Chciałbym się upewnić, że są one bezpieczne. Załączam również projekt fabrykacji ładunku, który należy przenieść do archiwum. Dzięki. Okej. Okay. Kurczę, ale... Teraz ten projekt ładunku możemy pobrać, czy nie? On już był pobrany wcześniej, no, no właśnie, zobacz. Ale nic się nie wydarzyło. Narzędzia? A. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tu tamten magazyn, też magazyn. Tak, data. Tu ten, no. Dobra, lecimy. Let's go! Czekaj, tutaj. Tu jest ten... Numer opaski. Tak. Ale jaką ma opaskę? Aha, za drugi nie, numer. To za drugi. Nie, to nie to. Dobra. Okej. Okay, ale magazyn na już otwarty jest podobno, tak? Zamknięte. Zasilone. Zasilone, jedno zasiliłeś. Ale tu można przejść. Tak. Wow! Iść ciągle i w stronę słońca. Wow! Wow! O! Co? Chyba. Czekaj, tu możemy przejść tędy. Czekaj, sprawdzę jeszcze. Co się dzieje? Czemu ta muzyka się tak zmieniła? Nie wiem. Zapiszę grę. A, okej. Okay. Czy to zaszła ucieczka? Tak. Dobra, uciekamy. Jakiś flashback. Nie wiem co powiedzieć. Którego nie zdążyliśmy nawet jakoś tak zbytnio przeanalizować, bo tak szybko się działo. Znaczy, nie wiemy gdzie jesteśmy. Jesteśmy w jakiejś kapsule, mamy nadzieję, że jeszcze wrócimy na Talosa i że nie lecimy w stronę Ziemi już. To jest idealny moment, żeby uciąć odcinek. Dokładnie. Ziemne. Prześpimy się w kapsule z tak. Tym co się wydarzyło. Dokładnie tak. I polecimy, polecimy dalej.